Elo, 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 elo! Elo, 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 elo! Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku razem z Agą! Hejo, hejo! Gramy dzisiaj sobie w bingo! Tak dla odmiany, słuchajcie, dawno nie graliśmy w nic innego niż Build Battle, także dzisiaj pora na bingo. Co ty na to? Chętnie się nauczę grać w bingo. A wiesz, co mogłabyś zrobić jeszcze teraz? Zostawić łapkę w górę. No to ja już zostawiłam, tak. Zostawiłam ją! Słuchajcie, zróbmy dzisiaj bardzo dużo łapek w górę. Bardzo dużo, tak naprawdę. Bardzo dużo, tak żeby było bardzo, więcej niż zwykle. O, i to by było spoko, nie? To znaczy, ja tak... myślę, że tak. Jeśli wam się spodoba, to pamiętajcie po prostu o tym i może tym samym uda nam się zrobić więcej tych łapek. Słuchajcie, wbijcie do Agi na kanał. A my zaczynamy! Elo, elo, elo! Nie, tak naprawdę, słuchajcie, już nie elo, tylko już jesteśmy i witamy was bardzo serdecznie na pierwszej arence. Słuchajcie, musimy wybrać szybko, bardzo mądrze. Nie mów. Kurczę, pierwsza. Jestem nad wodą. Pierwsza pozioma. To jest okropne. Pierwsza pozioma albo z prawej strony ostatnia. Dobra. To jest potencjalnie nieźle, słuchajcie. Można by jeszcze tak szybko przejrzeć, która jeszcze jest dobra. Dobre są te z żelazem. Bez złota. Wiesz co? Ewentualnie mleko, czyli ta ostatnia pionowa. Nie, właśnie, żeby redstone'a nie było. I ta ostatnia pionowa jest chyba jedną z najlepszych masz rację. Wydaje mi się, że tak. Problemem jest jedna rzecz. Problemem jest jedna rzecz, słuchaj. Co? Kochana moja, bo nie będziesz mogła prawdopodobnie zrobić sobie szarego barwnika. Można są i kwiatki, bo te szare barwniki są jasno-szare barwniki z kwiatków. To jest ciemno-szare? To jest ciemno-szare i to jest ten problem. Dobra, zaraz słuchajcie na spokojnie. Skóra, żelazo, papier i mleko. To są rzeczy, które są stosunkowo łatwe do znalezienia. Największy problem może być tutaj z barwnikiem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście może być to najszybsza droga, żeby zrobić tutaj wszystko. Na pewno zaraz wytypujecie wy coś fajniejszego. Jeśli macie oczywiście już jakiś pomysł na to, to piszcie nam śmiało w komentarzach, którą linię wy byście wybrali. Tak, według mnie, że na przyszłość może nam to trochę pomóc. Według ciebie? Według mnie i według Agi. I jak widzicie, linia z prawej strony pionowa to jest najlepsza linia w tym momencie. No i prawdopodobnie sobie... Czekajcie, najpierw świnkę sobie tutaj zaciupiemy. Prawdopodobnie zajmiemy się właśnie tą linią. Trzeba by znaleźć szybko trzcinę, na pewno. Dla mnie największym problemem jest jednak nie zdobycie jakiegoś materiału, a ta mapa, ona jest okropna, powiem ci szczerze. Czemu jest okropna? No bo ja jestem znowu na wodzie, tu są wyspy, woda i nic a poza mapa, tym. A ja zrozumiałem, mapa, chodziło mi o to bingo, które masz z lewej strony. Dobra, już teraz rozumiem. Tak się wszystkie zastanawiałem, jak to, dlaczego mapa ci przeszkadza? W czym ona? No, zasłania każdemu tyle samo z ekranu, nie? Bo po prostu ta mapa jest straszna. Okay. W sensie, za dużo na niej wody jest, powinni jakoś to przygotować lepiej. A tam mordo, wcale nie pan źle. Wcale jest bardzo źle. Dobra, możemy wykopać sobie troszkę stone'a, zrobimy sobie od razu lepszy kill-off i razem z lepszym kill-offem można byłoby zrobić sobie piecyk i zrobić sobie mieczyk kamienny. Dobra. Z mieczykiem kamiennym będziemy mieli raz zrobiony mieczyk kamienny, który się przyda do zrobienia questów, a jeśli nie mieczyk kamienny i ten rządek z mieczykiem kamiennym, to po prostu będziemy mogli szybciej zabijać sobie potworki. Dobra, mów dalej, ja chętnie wysłucham twoich wskazówek i powiedzmy skorzystam. Oczywiście. Może szybciej uda mi się to wykonać, bo już właśnie znalazłam jedzonko. Nie ma problemu, nie ma problemu. Proszę bardzo. Jeszcze nic nie zrobiłam, ale o, znalazłam skórę. Super, doskonale. A, no tak, to rzeczywiście skóra jest skóra się ważna. Przyda, bo skóry będzie trzeba aż jedną sztukę. No nie ma skóry, no. Dawaj skórę. Ty masz skórę na 100%. No, oczywiście, że tak. Tutaj w ogóle widzę chyba wilka. O, znalazłem wilka i znalazłem krowę. O nie, wilk mnie zaczął gryźć. Dobra, wilk nie żyje. Teraz krowa. Krowa załatwiona. Mamy mięso, słuchajcie, także już teraz nie mamy co się martwić o to, ale znalazłem stokrotkę doskonale. I teraz pytanie, czy jasno-szary barwnik z czarnym da mi szary? Wydaje mi się, że takiego craftingu nie ma, ale mogę się mylić. Mam nadzieję, że się mylisz, bo to byłoby trochę łatwiejsze zdobyć w ten sposób. Zobaczymy zaraz, dobra. Po kolei, słuchajcie, robimy tak, żarełko, czyli musimy przepalić sobie wszystko. Do żarełka przydałoby się oczywiście trochę węgla. Poczekaj, o, proszę, muszę coś już powiedzieć, przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Elo, 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 elo do osoby, która pisała na czacie. Aha, ktoś napisał elo, tak? Tak, tak. Znaczy, cześć, jak napisane. Aha, było. Dobra, no to elo, elo w takim razie na czacie. Dobra, słuchajcie, przygotujmy sobie od razu wszystko. Dobra, ja sobie materiałów trochę nakopałam, żeby sobie przygotować narzędzia. Jedziemy w takim razie z tym koksem. Mamy węgiel. Słuchajcie, z węgla robimy pochodnie, zaraz będziemy mogli wejść do kopalni. Plus oczywiście z węgla możemy przepalić sobie nasze wspaniałe mięsko, które sobie tutaj przygotowaliśmy. Proszę, niech to się przepala. Nie no, powiem ci szczerze, że ty taki jesteś szybki, już wprawiony, to znaczy, tak naprawdę. Ja mniej więcej taka taktyka standardowego survivalu tutaj podchodzi pod no, to, nie? Przynajmniej jeśli nie masz jakiegoś niesamowitego farta na zbieranie przedmiotów. Przeraża mnie to, że rzeczywiście złapaliśmy bardzo prostego deka i w tym momencie można to zrobić bardzo szybko, to bardzo szybko. Ale z drugiej strony powiem ci, że dla mnie osobiście jest to o tyle takie ciężkie. O, są śmiernice, to będę miała barwnik. To jest dla mnie tyle ciężkie, że ja jakby nigdy nie grałam w survival na czas i to jest takie dla mnie. A co uważasz, że ja grałem? No proszę. No nie, no, ale też nie grałem. To, że już masz pewne doświadczenie, bo też kilka gierek rozegrałeś. O, kilka, i to tak naprawdę jest kilka, to tak, nie jest jakoś no, dużo. Wiem, że kilka, wiem. To jest to, nie. Że wiesz, że to może być zabawne, ale ja tak wiesz, tutaj o, mówię to, mówię tamto, ale tak naprawdę sam grałem dosłownie kilka. Kilka. Dobra, zobaczmy, kopalnię może jakąś, ale fajnie wygląda trawa w ogóle w kopalni, super sprawa.
dość ciekawie. Wygląda jak takie plącza wyrastające z ziemi. Tak? No, bardzo ładne, muszę przyznać. No to super. Już mi się żarcie zaczyna kończyć, także już się robi niezbyt kolorowo. Musimy udać się do kopalni po żelazo. To jest taki jeden z pierwszych tematów, który trzeba będzie zrobić. Myślę, że tutaj zejście będzie całkiem niegłupie, ale chciałbym jeszcze zrobić sobie kartkę, zanim to zrobię. I przydałoby się oczywiście krowę. Ja mam problem, bo mam za mało trzciny. Do kartki. A ty masz trzcinę w ogóle? Tak, mam dwie możesz sztuki. Możesz spróbować ją wysadzić niby. No ale wiesz, ile to będzie trwało. W tym czasie ktoś dąży znaleźć już tą trzcinę. To prawda, to może być głupi pomysł. Szczerze, dobra. Ja wrzucam w takim razie, niech tutaj się przepala jeszcze więcej tego mięsa. Zobaczmy, ja czuję, że robię zupełnie błąd, bo odchodzę teraz od piecyka, który sobie tutaj postawiłem i w którym mi się to przepala. A ktoś może ci wyjąć z twojego piecyka? Nie może. Właśnie to jest, na całe szczęście nie może, to jest ale... fajne, to jest fajne. Ale nadal pojawia się problem taki, że mogę ja się zgubić. Dobra, znalazłem kanion. To jest dobre. To jest dobre, bo może on sięgać do poziomu złota, a wtedy moglibyśmy coś ze złotem pomyśleć. Tylko chyba nie ma żadnych rzeczy, które ze złotem byłyby tak dobre. W sumie powiem ci szczerze, ewentualnie ten... Bariera! O, shit! Nie w tą stronę. To ty tą już do bariery dotarłeś? No, ja się zrozpiłem blisko bariery. O, wiesz, dobra, to jest problem. Mam żelazo, mam. Dobra, żelazo. Wracam do piecyka. Słuchajcie, zbierzemy sobie oczywiście... Cicho. Co? No nie mów, że spawner znalazłeś. Nie, ale słyszę szkieleta. Słyszę szkieleta. Słuchajcie, tutaj jest szkielet. Słyszę szkieleta. Wyraźnie słyszę szkieleta. Ty co, już mogę się odzywać? Tak. Dobra, okej. Okej. Tutaj nie mam nic szczególnego do powiedzenia, ja właśnie kraftuję sobie piecyk. A tak w sumie jakby ktoś był ciekawy, co ja teraz robię. Okej, okay, mów. Ja słucham. No co tam u ciebie? Jak tam? No wspaniale, ale słyszę szkieleta. Patrz, że go usłyszałem. Próbuję ci przeszkadzać, ale wiesz, ale nie chcę robić tego zbyt chamsko. Dobra, w sumie, kurczę, okej, on jest żelaza. Już tutaj. Ile jest sztuk potrzebnych żelaza na zrobienie klapy? Nie słuchaj mnie. Moment, 7. 7, dobra. Kurczę, wybacz to jednego ale mi brakuje. Po prostu mówię, jestem tak zaabsorbowany w tym momencie. Dobra, rozumiem cię. Dobra, to znalazłem. To jest normalne. Chodź tu, Fajo, gdzie jesteś? Czemu tak mówisz? Dlaczego go tak znalazłem zaczytałeś? Go, patrz, znalazłem. Kurde, dobra, to jest dobre dla ciebie. Jest. To teraz mam problem. Po prostu jest. Słuchajcie, ostatnia rzecz, jaka mi zostaje, to jest trzcina. I jest to mleko, czyli krowę. Co, ty już tak dużo masz? Co? Lol. Jak dużo? Ja muszę teraz tego szkieleta jakiegoś znaleźć też. Kurde, ale sztos, naprawdę. I nie sądziłem, masz? Że aż tak dobrze będzie. Co mówisz? O ośmiornicy znalazłeś? Nie, ośmiornicy jeszcze nie znalazłem. No ale mam biały, więc można było już się nie martwić aż tak bardzo, bo to nie są te najtrudniejsze do znalezienia rzeczy. No, to prawda. No ja mam problem, bo jeszcze nie znalazłam ani krowy. Trochę żelaza. Ani właśnie nie znalazłam szkieleta. Dobra, i brakuje mi jednej trzciny też. Szybko na górę. Słuchajcie, tutaj powinien być mój piecyk. Obok tego miejsca. Jeśli się nie mylę, jeśli wszystko dobrze rozplanowałem, powinienem mieć żarcie i mogę już ruszać teraz w poszukiwaniach. Tak, doskonale, słuchajcie, mam piecyk. Do piecyka wkładamy sobie żelazo, niech ono się przepala, a my idziemy, słuchajcie, teraz w poszukiwanie trzciny. To jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo pilne. Nie ma tutaj, kurde. I tak się zastanawiam, może teraz inny rządek by spróbować, skoro mam już żelazo, ale nie ma nic takiego fajnego, kurde no. Nie mam no, słuchaj, możesz mączkę. Próbować, to możesz zrobić ten z łopatą, jeśli znajdziesz oczywiście złoto i lapis. Zrobię sobie mączkę, może mi to otworzy trochę bardziej oczy na to wszystko. Złoto, no dobra, złoto. Złoto jest przerąbane, szczerze. No, szczerze. Koniecznie napiszcie nam, który według was rządek jest najfajniejszy, nie? Bo to było super. Dalej wydaje mi się, że ten albo pierwszy, nie no, chyba raczej pierwszy, ten, znaczy ostatni pionowo. To jest moim zdaniem najlepszy i wydaje mi się, że jednak warto się go trzymać. Ostatni pionowo jest spoko, ale tak jeszcze jakbyśmy spojrzeli. Czwarty poziomo. On jest też znośny. Wiesz co, właśnie płynę łódką, więc ciężko jest mi powiedzieć, co tam pokazuje ten akurat, bo mapa się chowa. Czwarty poziomo, masz tak, masz leder ten, znaczy skórzaną zbrojkę, masz mięsko zombiaka, wiaderko z wodą, repeater, to jest najdroższą rzeczą i ten, iron chest plate. No to pytanie, czy znajdziemy redstone, to też jest ta kwestia. No właśnie, dlatego mówię, no nie jest to nie jest to najkorzystniejsze, ale jest całkiem fajne. Całkiem fajne, całkiem szybkie. Dobra, teraz mam już zrobiony papier. Super. Znaczy robię właśnie go. Super. Właśnie mnie zastanawia teraz, czy rzeczywiście da się zafarbować czarnym szary, żeby mieć jasno-szary czarnym, żeby mieć szary. Rozumiesz, co robię, nie? Wiesz co, ja zaraz wejdę w ląd, spróbuję to sprawdzić, bo jestem w tym momencie w takim miejscu, że będę mogła, jeśli znajdę oczywiście kwiatka, to będę mogła to sprawdzić. Okej. Dobra. 7 sztuk. Dobra, w takim razie robimy sobie chest plate'a.
7? Nie, 8 sztuk potrzeba, no. No, 8. Dobrze, 8, że mam ostatnią jeszcze jedną przepalającą się. Coś mi tak nie pasowało, 7, tak kurde. A ty zrobiłaś sobie tego chestplate'a tak, już, zrobiłam, tak? Tak, zrobiłam, mam chestplate'a, mam wiaderko przygotowane już. Mhm. Teraz tylko znaleźć krowę, którą będę mogła wydoić. To jest największy problem, bo akurat krowy nigdzie nie ma. Ja mam dokładnie ten sam problem w tym momencie. Z tym, że ja mam jeszcze jeden drobny problem, mianowicie jest to brak, brak trzciny. A ty posiadasz trzcinę, tak, także jesteś odrobinę do przodu. Kurde. No jestem, no tylko że ty masz skórę, a ja skóry nie mam. To jest magenta kolor, nie? Nie, to jest różowy, kurde. Ja nie wiem jaki to jest szczerze, bo... Znaczy różowy, jeśli masz, znaleźć wystarczy pupi i zmieszać to. W sensie tego czerwonego kwiatuszka. Dobra, właśnie mam tak, mam czerwony, wezmę sobie od razu czerwony i żółty. Na wszelki wypadek, gdybym jednak nagle zmienił swoje postrzeganie tutaj na to kurde, wszystko. Zbliża się noc. Dynie mi nie są potrzebne raczej. Nie ma nic dyni, nie? Nie ma ani ciasta, ani no nic, nie musisz robić. No dobra, no toż to, słuchajcie, w takim razie lecimy dalej. Jest koń nawet, zarąbiście, ale z konia nie można wydoić za bardzo. Można skórę z niego wziąć. Osły, no skóra, właśnie skóra ewentualnie, ale nie, dobra, nie będę ich bić teraz, bo szkoda mi czasu na to. Strasznie dużo koni. Tak? To ja chcę iść w to miejsce, gdzie czemu są konie? Jest tak dużo koni? No wszędzie są te konie, muszę powiedzieć, masakra. Kurde, a dlaczego akurat nie tam, gdzie ja jestem, bo tak by mi się przydały parę tych koni. Kurczę blade, ale szkoda wielka jaskinia. Bardziej, bo nie mogę ją wydoić od razu. O, jaskinia wielka. Ja nie mogę. Dobra, zaczyna się noc, więc zaczyna się powoli robić niebezpiecznie. No właśnie, a jestem na dworze i o, biegam. Kurde, dobra, krowy. Krowy, proszę o krowy. Też potrzebujesz krowę? Chcesz ją wydoić? Chcę wydoić krowę i zaraz będę myślał nad ośmiornicami ewentualnie. No nie, bariera. Kolejna bariera po prostu, no super. Świetnie. Już dwie bariery w tym momencie zahaczone. Proszę, z którego kwiatka wypada magenta? Z tego takiego na patyku? Szczerze, to ci nie powiem, nie za bardzo wiem. Na takim prostym patyku chyba, nie? Albo z tego. Nie mam pojęcia. To może być ten. Uwaga. To będzie ten? Zaraz się okaże. Nie, to jest Dandelion. Czekam na komunikat. Nie, tak! Nie ten? To jest ten. To jest ten. To jest lilak, okej, super. A, to czyli te takie przy okazji, duże. Mam tak. Krowę, dobrze. Mam krowę, proszę skórę. O nie, skórę. Aga ma już krowę. Proszę skórę. Kurde, jeszcze zupę grzybową by się przydało. A nie, czekaj, jednak. Nie. O, shit. Jednak wypadła. I mam tutaj gracza koło mnie. Masz gracza? Tak, gracz mnie znalazł. Znaczy, ja go znalazłam i on mnie znalazł. Zostaje mi jedna rzecz. Zabić szkieleta i zrobić barwnik. To jest ostatnie, ja co mam mogę. Zrobić. I no, może uda wiem. Mi się wygrać to bingo. No może ci się uda, niech ci się uda w takim razie. W takim ja razie już czuję, że, ja już czuję, że może mi się to nie udać, wiesz? Tak szczerze mówiąc, bo zaczynam powoli panikować, zaczyna się robić ciemno. Szczerze, ja też zaczynam panikować. Ja nie mam w dalszym ciągu, nie mam w dalszym kurde, ciągu trzciny. Mam potwory. Kurde, może już być za późno, jeśli chodzi o trzcinę. Może już w ogóle mi się nie zdarzyć ta trzcina, wiesz? Bo już może być wyzbierana w tych najważniejszych miejscach strategicznych. Wiesz co? Ja zrobię eksperyment. Tak jak pytałeś się wcześniej, czy może być tak, że ten kwiatek zbierzemy, który aha, daje szary i z czarnym, barwnik. Tak? Tak, tylko muszę się zamurować, żeby to zrobić, bo jednak jest tutaj dość niebezpiecznie. No, no. Także uwaga, murujemy się. Okay. Kurczę, szkielet! Mogłabym go zabić i mogłabym uzyskać z niego kość. No mogłabyś. Tylko, że... I już wtedy byś panika, wygrała, tak? Wiesz, że panika. Wygrasz wtedy? Tak. To rób to, mordo. Mordo, już próbuję. Dawaj, Agu. Ale mam mało HP. Musisz to zrobić. Zabije mnie. Nie, ja dlaczego zabiję. Masz mało HP? Nie masz jedzenia? Mam, ale ty... Czekaj, mam kość. Dobra. Dawaj, kraftuj szybko. Nie. Czekaj, już kraftuj w tym momencie. Czekaj. Mordo, nie poddawaj się. Jak mnie pacnie, to zginę. Ja nie zginę. Ostatnia rzecz. Czekaj. Tylko już skraftuj. No już, tylko no to muszę skraftuj, bo goni mnie zombiak. Agu, mordo. Mam, jest, wygrałam. Aga skończyła swoje pierwsze bingo w życiu. Wow. Ja nie mogę. GG. GG. Gratulacje, Agu, naprawdę świetnie. Ale super. Super sprawa, naprawdę, bardzo fajnie, słuchajcie. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, stawcie obowiązkową łapkę w górę pod spodem, tutaj, pod spodem. Wbijacie do Agi. Agi kanał macie w tym momencie na ekranie końcowym. Zapraszam do niej. U niej ja również pojawiają się materiały z różnych wspaniałych, bardzo fajnych gier. Zostawcie łapkę w górę, a my kończymy w tym momencie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.